Cześć, witam Was, Marek Furczyński Roznegliżowany tors jak zwykle podkręci odglądalność, więc to będzie pewnie jakiś milionowy odcinek. ludzie mnie teraz hejtują, jaki to jest ten gruby, jaki owłosiony i tak dalej. A gadajcie sobie co chcecie, jestem sobą, jestem szczęśliwy sam sobą, więc to tyle. Słuchajcie, jestem podczas nagrywania kursu na temat dobrej obsługi i autoterapii odcinka piersiowego kręgosłupa i jednym z elementów tego kursu jest samodzielna ocena, czy mój kręgosłup piersiowy odpowiednio się rusza, czy mój kręgosłup piersiowy odpowiednio funkcjonuje i pamiętajmy, że kręgosłup piersiowy to jest pewien fundament dla naszych żeber i dla naszej klatki piersiowej, czyli dla tego narządu, dla tego elementu, Układu ruchu, który zapewnia nam prawidłowe oddychanie. Jeżeli gdzieś w moim ciele pojawiają się napięcia w górnej części szyi, dolnej części żeber, chociażby z tyłu na plecach, to mój oddech będzie nieefektywny. Jeżeli mój oddech jest nieefektywny, to równocześnie może się pojawiać cała masa dolegliwości bólowych, cała masa zaburzeń, przepływu krwi, odpływu limfy, więc coś, mi, coś może być niedokrwione i może cierpnąć, coś może mi w moim ciele puchnąć, gdzieś mogę mieć problemy z węzłami chłonnymi i w dużej mierze te wszystkie dolegliwości są wywołane nieprawidłowościami w sposobie, w jaki na co dzień oddychamy. Pamiętajmy, że oddychanie to jest około 20 tysięcy powtórzeń na dobę, czy je czy śpisz, czy trenujesz, czy czytasz książkę, jesteś skazana, jesteś skazany na oddech. Więc jeżeli ten oddech jest choćby w małym stopniu nieprawidłowy, to wielokrotne powtórzenie nawet malutkiego błędu daje sumarycznie ogromny błąd i ogromne zmiany w, w naszym samopoczuciu i w naszym zdrowiu. Więc w tym odcinku zaprezentuję Wam, w jaki sposób określić prawidłowy wzorzec oddechowy i zbadać ewentualne odchylenia od normy. Wiadomo, że fizjoterapeuta, albo osteopata, albo ortopeda zrobi to dużo lepiej, jeżeli będzie patrzył na Was w trzeciej osobie. Ale jeżeli na potrzeby domowe, że tak powiem, i własne potrzeby wykonacie sobie kilka takich optycznych testów, na pewno będziecie bogatsi i mądrzejsi o pewien zakres wiedzy na temat waszego ciała i waszego zdrowia. W tym rozdziale zajmiemy się oceną naszego wzorca oddechowego, czyli tego, co ma kluczowy wpływ na nasze zdrowie. Pamiętaj, że statystycznie przeciętna osoba oddycha 20 tysięcy razy na dobę. 20 tysięcy razy nabiera powietrza i wypuszcza to powietrze. Więc jeżeli w naszym wzorcu oddechowym są jakieś rozbieżności od prawidłowego sposobu oddechu, może to odowocować wieloma dysfunkcjami. Problemy z oddychaniem mogą rzutować na całą masę różnych dolegliwości. Bóle karku, niemożność wygenerowania odpowiednich ruchów w barkach, bóle bioder, bóle odcinka lędziowego. Bardzo dużo dolegliwości wynika z tego, jak oddychamy. Generalnie nie trzeba być wielkim odkrywcą i wielkim naukowcem, żeby wiedzieć, że ludzie muszą oddychać przeponą. I w zasadzie jest to ogromny trój, pamiętajmy o tym, bo nie ma praktycznie ludzi na świecie, którzy tą przeponą by nie oddychali. Oczywiście są wyjątki, przede wszystkim wyjątki takie, kiedy gdy dojdzie do złamania odcinka szyjnego kręgosłupa, szczególnie na poziomie C3-C4, w tym miejscu w zasadzie przepona wyrasta z naszej szyi, nerw przeponowy C3-C4-C5 z tych segmentów kręgosłupa szyjnego wychodzi i wplata się w przeponę, więc jeżeli tu dochodzi do jakiegoś urazu, przepona jest porażona i jedyny sposób w jaki możemy oddychać, to praca mięśniami międzyżebrowymi. Pamiętajmy jednak o jednym. Same mięśnie międzyżebrowe nie zabezpieczą naszego zapotrzebowania na tlen, więc jedyne rozwiązanie dla takich ludzi, którzy mają faktycznie porażoną przeponę, to respirator. Żadna ciekawa opcja tak naprawdę. Więc pamiętajmy, każdy oddycha przeponą, tylko nie każdy oddycha tą przeponą w pewien, w pełen sposób, ponieważ ta przepona w swojej pracy może napotykać na całą masę blokad, całą masę barier. Możemy mieć do czynienia ze ściskiem w obrębie dolnych żeber, możemy mieć do czynienia ze zwłóknieniami, zaplieniami w samej przeponie, możemy mieć do czynienia z problemami z ruchomością, bądź napięciem poszczególnych narządów wewnętrznych, obrzękiem w obrębie narządów wewnętrznych, co też będzie powodowało, że przepona nie może odpowiadać Powiednio mechanicznie pracować, obniżać się i zabezpieczać naszej potrzebnej podaży tlenu i w zasadzie powietrza atmosferycznego. Więc, jak człowiek powinien oddychać, zacznijmy od tego dobrego wzorca, a później wzorce negatywne można mnożyć nieskończoność. Prawidłowy oddech, kiedy jestem w spoczynku, polega na tym, że kiedy wykonuję spokojny wdech nosem, to moje dolne żebra rozchodzą się delikatnie na boki i ku górze. Czyli mięsień przeponowy, kiedy obniża się, pociąga swoje przyczepy do 12, 11, 10 żebra i powoduje, że te żebra paradoksalnie ulegają delikatnemu podwyższeniu. Mało tego, przepona generuje w klatce piersiowej podciśnienie, więc kiedy powietrze atmosferyczne trafia do płuc samych, poprzez przepona pociąga oczywiście za opłucą, a nie same płuca, to, kiedy klatka piersiowa się wypełnia, moje żebra powinny wykonać tak zwany promienisty ruch, czyli żebra rozchodzą się delikatnie na boki, delikatnie do góry. I teraz zauważcie jedną rzecz. Kiedy wykonam taki spokojny wdech, to był niepełny wdech jeszcze, wyraźnie zauważycie pracę żeber. Każdy jeden wdech to takie rozsuwanie się tych żeber na boki. Ale kiedy popatrzycie dalej, to w zasadzie motor napędowy do oddechu cały czas jest tutaj. Zauważcie, że moja klatka piersiowa dalej wypełnia się powietrzem, klata rośnie ku górze, żebra pęcznieją, nawet górny odcinek klatki piersiowej też pęcznieje, ale nie ma takiego schematu, w którym będę napinał mięśnie mostkowo-bojczykowo-sudkowe czy mięśnie pochyłe. Tutaj muszę być zupełnie luźny, klatka może się unosić ku górze, ale dzięki temu, że jest rozpierana powietrzem, a nie poprzez to, że jest... Ciągnięta ku górze w taki sposób. Więc zauważ na dzień dobry, czy jesteś w stanie bez żadnych innych napięć, z luźnymi ramionami, z różnymi nogami, z luźnym kęgosupem, z luźną szyją, co najważniejsze, wykonać wdech dolnymi żebrami. I to jest prawidłowy, taki wzorcowy oddech, gdzie używamy przepony, a mięśnie pomocnicze, mięśnie wdechowe działają w bardzo małym zakresie, ponieważ nie ma potrzeby, kiedy jesteśmy w spoczynku, używać nadmiernej ilości mięśni. Wiele osób błędnie interpretuje oddech przeponowy jako oddech, który polega na wywalaniu brzucha do przodu. Czyli bardzo często mówi się nam, że to jest dobry oddech przeponą. To nie jest dobry oddech przeponą z jednego prostego powodu. Przepona jest rośnięta z mięśniami brzucha i teraz, kiedy wywalę mięsień brzucha ku dołowi, przepona nie ulega w ogóle napięciu. Ona jest pasywnie pociągana poprzez rozluźnienie mięśni brzucha i dna miednicy i taki oddech będzie owocował zazwyczaj napięciem w obrębie dolnej części klatki piersiowej, a nadmiernym rozluźnieniem brzucha, co może powodować po czasie swayback, czyli wypięcie bioder do przodu, może powodować pogłębienie lordozy i całą masę takich różnych dolegliwości. Więc jeżeli widzisz, że trenujesz swoje mięśnie brzucha regularnie, a brzuch dalej jest wystający, prawdopodobnie masz problem z nieprawidłowym oddechem. W tym oddechu nie ma nic złego, kiedy się najemy, w tym oddechu nie ma nic złego, kiedy siedzimy na kanapie i chwilę tak poddychamy, ale na co dzień domyślnie to powinien być dobry oddech. I teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na swój pępek na chwilę. I teraz zauważcie, kiedy oddech przeponowy jest wyrażony prawidłowo, czyli w ruchu dolnych żeber. To podczas tego wdechu pępek ulega takiemu wyciągnięciu. On robi taką pracę ku górze. Czyli zauważycie, jak wasze trzewia, literalnie wasze flaki są podnoszone delikatnie ku górze do klatki piersiowej. Jeżeli wykonam ten nieprawidłowy oddech, tym torem brzusznym nadmiernie. Pępek jest wypięty do przodu i naciąga się w poprzek. Czyli, jeżeli widzisz, że na wdechu twój pępek jest wypychany w przód i naciąga się w poprzek, nie oddychasz dobrze. Jeżeli widzisz, że podczas wdechu pępek rozciąga się ku górze, to jest ten prawidłowy wzorzec. Ale nie mylmy tego. Z podciąganiem całej klatki piersiowej ku górze, czyli to jest taki delikatny ruch do przodu i ku górze, wtedy wiem, że pracuje przeponą. Pierwsza nieprawidłowość w zasadzie już jest wyjaśniona. Nie nadużywamy pracy brzucha. Brzuch cały czas powinien być delikatnie napięty, co nie znaczy, że jest sztywny jak ściana. Ten brzuch powinien troszeczkę pracować, ale pamiętajmy, że forma tej pracy to przede wszystkim ruch góra-dół, góra-dół i ta odpowiednia forma pracy. Mięści brzucha, pamiętajmy, że też odpowiednio wpływa na pracę całej odszewnej, i dzięki temu nasze jelita cały czas są w takim pływie, cały czas są w takim masażu, który zapewnia nam odpowiednią perystetykę chociażby. Dalej, jakie kolejne błędy mogą się pojawiać? To bardzo często osób zestresowanych, znerwicowanych, nadmiernie przejmujących się całym życiem, ten wzorzec często się pojawia. Oddychamy trochę jak ołówek, wertykalnie, czyli każdy wdech. To nadmierne podciągnięcie obojczyków ku górze, ale teraz właśnie to jest ta różnica. To jest podepchnięcie i to jest super, a to nie jest super. To jest podciągnięcie, czyli napinam mieście górnej części klatki piersiowej, górnej części, w zasadzie tego górnego otworu klatki piersiowej, się pochyłe, mostkowo obojczyko słodkowe, czworoboczny grzbietu, dźwigacze, łopatek, wszystko tutaj idzie do pracy, a nie powinno pracować, kiedy oddychamy, to powinno pracować, kiedy ruszamy opatkami i szyją. Więc kiedy widzisz w swoim ciele Nadmiar takich ruchów będziemy musieli popracować nad odbarczeniem przepony i rozluźnieniem tych wszystkich mięśni pochyłych, skośnych, moskowo-bojczykowo-sudkowych. To Wam dalej zaprezentuję. Trzeci bardzo ważny wariant i bardzo ważny wymiar, yy, zbadamy sobie w sposób taki. Trudno jest to zrobić samemu, ale można się przyjrzeć i na oko to ogarnąć. Przytul się samodzielnie w taki sposób, żeby łokcie zacisnęły na kratkę piersiową i równocześnie napręż mięście brzucha. W tej pozycji delikatnie się przygarb, kolana powinny być sztywne, to nie powinien być skłon przez biodra, tylko lekkie obniżenie klatki piersiowej. Popatrz w lustro i zauważ, czy teraz na wdechu ze spiętą klatką piersiową z przodu widzisz pogłębianie się garba. Czyli zauważcie, wdech powoduje, że moje plecy robią się bardziej okrągłe, wydech powoduje, że plecy się spłaszczają. Jeżeli nie widzę tego garba albo widzę go tylko z jednej strony, chociażby czy jedna strona katki piersiowej odpowiednio się rusza, a druga nie, może to świadczyć o zablokowaniu stawów kręgowo-żebrowych lub, kręgowo lub żebrowo-poprzecznych. Może to świadczyć o napięciu mięśni prostowników grzbietu i bardzo często przy dyskopacji piersiowej, problemach z odcinkiem piersiowym w postaci skoliozy, jakiegoś skłonu, rotacji, to oddychanie będzie zaburzone i wtedy nie będziemy widzieć tego, tej odpowiedniej ruchomości w klatce piersiowej, w stronie tylnej. Sprawa kolejna to skoliozy i teraz mówiłem Wam już o tej pracy żeber, która ma być promienista, ale druga bardzo ważna wartość to kwestia taka, że te żebra powinny pracować w sposób przynajmniej mniej więcej symetryczny. Pamiętajmy, że w ciele symetria nigdy do końca nie występuje, chociażby z prostego powodu. Po prawej mam wielką wątrobę i w zasadzie do połowy lewej strony brzucha. Po lewej, tutaj w lewej stronie brzucha nie ma za dużo. Żołądek jest bardziej ustawiony centralnie. Tu w zasadzie okrężnica poprzeczna sobie schodzi, zamieniając się w okrężnicę stępującą. Więc kwestia jest jedna. Jeżeli zauważę, że podczas oddechu Jedna strona klatki piersiowej mocno się wypręża. Pokażę to z takim ruchem dłoni. Warto tak też sobie przykładać żeby, dłonie do żeber i to określać. Czy jedna strona pracuje wysoko i do boku, a druga jest jakby spięta, ściśnięta, może to wskazywać na skoliozę albo nadmierne napięcia w okolicy jednej strony żeber, choćby wynikające ze złamania żeber, półpaśca albo jakichś różnych innych dolegliwości, które rzutują na układ nerwowy albo układ mięśniowy. Więc ten ruch ma być ruchem symetrycznym. Nie sposób tego zbadać samodzielnie, ale bardzo często, kiedy jedna strona, jedne żebra, chociażby te po prawej, działają szerzej, to zazwyczaj szerzej będą działały żebra po przeciwnej stronie z tyłu. Czyli prawe żebra działają szeroko do przodu, lewe żebra działają szeroko do tyłu, a druga przekąta będzie ściśnięta. I to będzie wynik tego, że mamy problemy samą z samą skoliozą. Mamy skręcony kręgosłup piersiowy. Sprawa ostatnia to ruchomość mostka. Czy podczas takiego dużego wdechu, znowu bez zadzierania górnej części klatki piersiowej do góry, mój mostek unosi się i pracuje trochę jak huśtawka. W poziom będzie wchodził ten mostek. A na wydechu mostek powinien wchodzić w pozycję pionową. Czyli na wydechu klatka trochę jak dół powapnie się zachowuje. Na wdechu mostek wypręża się ku, ku przodowi. Jeżeli ten ruch ma miejsce, oznacza to, że chrząstki mostkowo-żebrowe są odpowiednio elastyczne, same żebra odpowiednio pracują w tej okolicy. Jeżeli tego nie ma, może to świadczyć o tym, że mamy zablokowaną okolicę górnej części klatki piersiowej. Żebra powiedzmy od trzeciego do siódmego, trzeciego do ósmego nie chcą w jakiś sposób, w odpowiedni sposób pracować, ponieważ mamy do czynienia albo z zablokowaniem stawów łączących kręgosłup i żebra, albo łączących sam kręgosłup. Więc pamiętajmy, że po pierwsze, w poprzednim module mówiłem Wam o ruchomości odcinka piersiowego i same ruchy tułowiem są bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą ruchomość, ale ruchomość kręgosłupa piersiowego przede wszystkim jest determinowana odpowiednimi ruchami żeber. Jeżeli źle oddycham, nie ma mowy o zdrowym odcinku piersiowym. Jeżeli mam chory odcinek piersiowy, nie ma mowy o dobrym oddychaniu. Jedno wpływa na drugie. Więc kiedy poprawimy sposób naszego oddychania, bardzo dużo dolegliwości w odcinku piersiowym już ulegnie. Poprawie. To była jedna z części kursu naprawy kęgosłupa piersiowego, a takich kursów i takiej wiedzy na samej platformie jest już cała masa, takich filmów jest już w zasadzie w setkach, możemy liczyć, jak dużo klipów jest nagranych, które bardzo szczegółowo, bardzo obrazowo dają kompetencje, dają narzędzia, żeby naprawiać siebie. Bądźcie, jeżeli macie na tyle chęci i odwagi, Próbować naprawiać innych, napie swoich bliskich, swoich znajomych, a dalej, jak sformalizujecie swoją wiedzę, dostaniecie jakieś papiery. Czemu nie działać dalej? Więc, jeżeli taka wiedza Was interesuje i macie pęd do tej wiedzy, jesteście ciekawi, jak ciało ludzkie działa, jak poprawiać jego funkcje, zapraszam na tą moją platformę internetową. Link poniżej. Ja już Wam z wami się dzisiaj żegnam. Zapraszam do oglądania innych filmów, klikajcie te wszystkie subskrypcje, klikajcie te wszystkie dzwoneczki. To bardzo pomaga mojemu kanałowi, ale też bardzo pomaga Wam dotrzeć do tych moich treści, które regularnie są na YouTubie publikowane. Do zobaczyska już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Marek Porczyński.